Represjonowani w stanie wojennym działacze Solidarności, animatorzy kultury niezależnej oraz organizatorzy pomocy dla internowanych i aresztowanych znaleźli się w gronie byłych działaczy opozycji antykomunistycznej z regionu, uhonorowanych dziś w Rzeszowie Krzyżami Wolności i Solidarności. Odznaczenia przyznawane są przez prezydenta RP na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród ponad 40 nagrodzonych z terenu dzisiejszego Podkarpacia najliczniejsza grupa to twórcy zakładowych struktur Solidarności w największych zakładach pracy. W tamtym okresie, czyli latach 80. pracowałem w mieleckim przedsiębiorstwie budowlanym w Mielcu. Tam też organizowałem strajk, tam też zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Tam też prowadziłem różne akcje protestacyjne, ale przede wszystkim tą działalność, której celem były prawa człowieka. Stanisław Stachowicz za tę działalność zapłacił półrocznym więzieniem, kolejne rewizje, szykanowanie w pracy. Aż do lutego 1990 roku był rozpracowywany przez SB. Podobnie było w przypadku wielu uhonorowanych dziś opozycjonistów. Proszę panią, miałam porwanie córek. Starszą raz, młodszą dwa razy chcieli nam uprowadzić. No bez przerwy miałam pod domem jeden samochód, dwa samochody SB-ków. Czuło się oddech, nawet gdziekolwiek się jechało, to oni byli w pracy. Tak samo mieliśmy, przynajmniej ja i mąż, też różne kłopoty. Ewa i Józef Konkolowie byli zaangażowani w działalność Solidarności w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym i Instalu. Krzyżami nagrodzeni zostali także działacze Solidarności Walczącej, rolników indywidualnych, animatorzy kultury niezależnej i organizatorzy pomocy represjonowanym. To ma szczególne znaczenie, dlatego że ono w jakimś sensie uosabia te wartości, o których myśmy w okresie PRL walczyli, takie jak wolność, solidarność, sprawiedliwość społeczna, takie jak godność osobista, walka o troskę i troska o dobro wspólne. To są wartości, które ten krzyż uosabia. To są te wartości, które trzeba promować w każdej chwili. Krzyże Wolności i Solidarności to najmłodsze polskie odznaczenie państwowe, przyznawane także po to, by przypomnieć osoby dziś zapomniane. Przez to odznaczenie my wszyscy, cała Rzeczpospolita, dziękujemy tym ludziom, którym zawdzięczamy niepodległość Polski, zawdzięczamy naszą osobistą wolność. Krzyż Wolności i Solidarności otrzymują działacze Solidarności, ale także innych ugrupowań opozycji antykomunistycznej. Wśród uhonorowanych znalazł się także obecny przewodniczący Rzeszowskiej Solidarności, która w nowej rzeczywistości ma nowe wyzwania. W tej chwili takim głównym tematem, o którym Solidarność rozmawia, jest wiek emerytalny i tutaj no, mamy różne rzeczy, jak słyszymy, że Komisja Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała pewne rzeczy, no to nie wszystkim to pasuje. No, to jest taki główny powód, co do którego możemy się spierać w najbliższym czasie. Krzyżami uhonorowano także marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i byłego szefa Rzeszowskiej Solidarności Wojciecha Buczaka. Z powodu obrad parlamentu dziś nie mogli odebrać ich osobiście.